Cześć, ja jestem Przemek Krasiński, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle. A dzisiaj porozmawiamy sobie o kulach. Jak dobrać ich wysokość? Jak przy ich pomocy stać, chodzić po płaskim, chodzić po schodach? Oraz jakich błędów należy uniknąć w czasie ich stosowania? O tym dzisiaj. Nie przedłużamy wstępu, czołóweczka, lecimy z tematem. Pierwsze, co jest ważne, to ustawienie wysokości kul. W kulach łokciowych, czyli takich jak te, rękojeść powinna znajdować się na wysokości krętarza większego kości udowej. Krętarz większej kości udowej wyczuwamy w ten sposób, że ustawiam sobie stopę na pięcie, rotuję ją naprzemiennie na zewnątrz i do środka i punkt z boku kości udowej, który przesuwa się pod moimi palcami do przodu, do tyłu, jest właśnie krętarzem. Więc rękojeść na wysokości krętarza. Druga ważna rzecz, nie ustawiamy kul równolegle do kończyn dolnych, tylko stoją lekko do przodu i około 10 cm do boku. Takie ustawienie tworzy tak zwany trójkąt podparcia, czyli między kulą a nogami zawsze ma być trójkąt, albo przynajmniej trzy punkty podporu. Zabezpiecza nas to przed upadkiem do przodu, do tyłu i na boki. Gdybym ustawił kulę równolegle, na boki jestem zabezpieczony przed upadkiem, ale do przodu i do tyłu nic mnie już nie ratuje. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby wspierając się na kulach, wspierać się na nich, a nie trzymać się kurczowo. Jeżeli będziemy zaciskali cały czas ręce, bardzo mocno pracują zginacze, bardzo mocno pracuje obręcz kończyn górnych i po prostu ulegnie to wszystko przeciążeniu, a nie o to chodzi. Kolejna ważna rzecz, wybierzcie kule, które są dla Was optymalne. Ja mam pożyczone, one są najprostszymi kulami. Niektóre mają tutaj bardziej profilowane rękojeści, one mają być wygodne. To jest podstawa. Zwróćcie uwagę, z jakiego materiału są zrobione. To jest plastik, on jest spoko. Czasami jest to gąbka, która z jednej strony zabezpiecza przed poceniem się ręki, a z drugiej strony jest dosyć szorstka i może powodować odparzenia. Więc są różne za i przeciw. Nie bójcie się eksperymentować, ustawiać kul wyżej, niżej i zmieniać ich, jeżeli jest taka potrzeba. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o stanie o kulach. Zacznijmy o nich chodzić. To, co będzie ważne, to wciąż utrzymywanie trójkąta podparcia, więc cokolwiek robię, to robię tak, żeby... Zobaczcie, tu jest 1, 2, 3. Przechodzę dalej, znowu jest 1, 2, 3. Zawsze są trzy punkty. Nie ma opcji, czyli jeżeli tu sobie chodzę, o chodzie porozmawiamy za chwilę o tym, jak się chodzi. Zawsze trzy punkty. No i teraz, ze względu na to, jak uczymy naszych pacjentów, mamy kilka rodzajów chodu. Jest chód czterotaktowy, trójtaktowy i dwutaktowy. Dwutaktowy jest najbardziej fizjologiczny, najbardziej przypomina nasz chód podstawowy. To, co jest bardzo ważne, to żeby zawsze w czasie chodu próbować odwzorować prawidłową pracę stopy. Czyli nie ma opcji, że będę sobie wisiał w powietrzu nogą, bo to nie jest chód. Nie ma opcji, że robię coś takiego. Za każdym razem powinienem starać się, przynajmniej udawać, ruch stopy. Zdarzyło mi się kiedyś, że do przychodni, w której pracowałem, przyszła kobieta na 10 dni na zabiegi i ona była po złamaniu kostki bocznej. Przyszła właśnie patologicznie ustawiając stopę w chodzie piętowym, więc nie dotykała żadną częścią stopy poza piętą do ziemi. Po 9 dniach chodziła prawidłowo przetaczając stopę, czyli chodziła tak jak każdy przeciętny człowiek. Po czym 10 dnia znowu przyszła dokładnie tak samo jak dnia pierwszego. I pytam się jej, no ale co się wydarzyło? Przecież chodziła pani prawidłowo. No mówi, no tak się przyzwyczaiłam chodząc o kulach. Dlatego tak ważne jest, żeby od samego początku pracować nad tym, żeby ten chód był prawidłowy. Okay? On ma być prawidłowy.
No dobra, czas trochę podziałać. Powiedzmy, że uszkodzona noga to noga lewa. Podwinąłem nogawkę, będzie to lepiej widać. Zobaczmy, jakie mamy rodzaje chodu. Ustawiam prawidłową kulę. Chód czterotaktowy, czyli 1, 2, 3, 4. Taki chód jest bardzo powolny i występuje najczęściej u osób, które mają duże zaburzenia równowagi. Troszkę inna wersja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I jeszcze inaczej. Chód czterotaktowy naprzemienny. Ja go niespecjalnie lubię, ale dużo ludzi starszych sobie świetnie z nim radzi. Chód trójtaktowy, o wiele szybszy i bliżej mu do standardowego chodu. Dość łatwy, prosty do nauczenia. Wreszcie chód dwutaktowy, naprzemienny, bardzo mocno przypominający chód zwykły i mój ulubiony, najbardziej optymalny, najbardziej fizjologiczny. Chód kangurowy. Rzadko stosowany, ale istnieje. No to teraz totalny dramat. Takie ustawienie kończyny w powietrzu jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy kończyna jest amputowana. Jeżeli chodzę o jednej kuli, mam ją po stronie zdrowej. Jeżeli przełożę kulę na chorą kończynę, będę bardzo mocno obciążał zdrową stronę ciała. Chód z dramatycznie szerokim rozłożeniem kul, mega niewygodny, ale tak samo chód z wąskimi kulami też nie jest dobrą opcją. Dlatego najlepiej ułożyć kulę delikatnie po bokach, tak żeby było wygodnie, żeby nogi się zmieściły, ale żeby nie robić sztucznego tłoku. No dobra, to teraz jak wchodzimy po schodach? Silniejszą nogą do góry. Silna noga, dostawiamy. Albo silna noga, kulę, dostawiamy. Zdrowa, kulę, dostawiamy. I tak wygląda chód do góry o dwóch kulach. Teraz zobaczcie to sobie od przodu. Jest taka zasada, zdrowa noga jako pierwsza idzie do góry. Dobra, no to teraz w dół. Tym razem pierwsza idzie uszkodzona noga. Dlatego, że zdrowa musi kontrolować ciężar ciała. Czyli silniejsza noga zostaje u góry. Tu macie bardziej ostrożny chód dla bardziej zaawansowanych, czyli chora i kule idą jednocześnie, a zdrowa zostaje u góry. No dobra, co jeżeli mam poręcz? Wtedy przesuwam jedną kulę do ręki i tyle, i radzę sobie świetnie. Znowu, zdrowa noga pierwsza idzie do góry, uszkodzoną nogę dostawiam. Proste, proste. Sprawdźmy to sobie jeszcze od boku. Bardzo często pacjenci zapominają o tym, żeby to zdrowa noga szła pierwsza i próbują iść naprzemiennie. Kończy się to upadkami albo przeciążeniem nogi. Idąc w dół, zdrowa noga, czy ta silniejsza, zostaje u góry, bo znów kontroluje ciężar ciała, czy przenoszenie ciężaru ciała. Mamy wersję od przodu, no to jeszcze z boku. Proste, proste. Teraz sposób, w jaki nie należy schodzić, aczkolwiek często się zdarza, zwłaszcza wśród młodych.
ale lepiej tak nie róbcie, jeżeli nie chcecie się połamać. I to tyle. Jeżeli uważacie, że ten materiał był merytoryczny, pomocny, wniósł coś do Waszej wiedzy, subskrybujcie kanał, kliknijcie przycisk dzwoneczka, dajcie lajka, udostępnijcie to, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!